Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym odcinku z serii Kompendium Dźwigacza odpowiem na pytanie: chwyt zamkowy czy przechwyt? Zacznę od tego, że funkcja zarówno chwytu zamkowego oraz przechwytu jest bardzo podobna i mają one za zadanie poprawić trzymanie sztangi, tak aby podczas ćwiczenia było mniejsze ryzyko wypuszczenia gryfu z dłoni niż podczas trzymania klasycznym nachwytem. Chwyt zamkowy, czyli hook grip, charakteryzuje się tym, że oplatamy naszego kciuka pozostałymi palcami, tworząc tak zwany zamek. Taki uchwyt jest powszechnie stosowany, wydaje mi się, że od zawsze, w dwuboju olimpijskim, czyli w podrzucie i w rwaniu, dlatego że obie dłonie mogą być wtedy ustawione neutralnie, tak jak przy nachwycie. Ten uchwyt staje się jednak także coraz bardziej popularny w trójboju siłowym podczas martwych ciągów. Plusem hook grip jest to, że nie występuje tu żadna rotacja w dłoni czy w tułowiu, no i dzięki temu możemy ten chwyt wykorzystać właśnie w podnoszeniu ciężarów. Minusem będzie to, że jeżeli ktoś dopiero chce wprowadzić ten chwyt, no to niestety na początku praktycznie każdego boli kciuk, no i trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Drugim minusem może być to, że jeżeli ktoś ma krótkie palce, to nie będzie w stanie dobrze tego zamka zapiąć, no i też wcale ten chwyt wtedy może nie będzie taki mocny, jakbyśmy się tego spodziewali. Moja wskazówka: jeżeli planujesz lub myślisz, że będziesz kiedyś wykonywać na dużych obciążeniach podrzut i rwanie, to obowiązkowo zacznij już się uczyć chwytu zamkowego i przyzwyczajać swój kciuk do tego uchwytu. Jeżeli na początku będzie występował nieprzyjemny ból, to można sobie kciuka zatejpować sztywnym lub elastycznym plastrem bezopatrunkowym i to powinno troszeczkę zmniejszyć ten dyskomfort. Przechwyt, mixed grip, czyli chwyt mieszany, to ustawienie jednej dłoni w nachwycie, a drugiej w podchwycie. Taki uchwyt jest stosowany głównie podczas martwych ciągów. Może on wydawać się na początku niewygodny i mało naturalny, ale praktycznie każdy jest w stanie go wprowadzić od razu bez większych problemów. Plusem chwytu mieszanego jest łatwość jego wykonania i prawdopodobnie największa siła uchwytu ze wszystkich opcji. Dodatkowo u niektórych osób to, że jedna ręka jest w podchwycie, będzie ułatwiało utrzymywanie prostych pleców podczas martwego ciągu. Minusem jest to, że mamy tu rotację ręki, która będzie powodowała, że tworzy się pewna asymetria, która może prowadzić do różnego rodzaju przeciążeń. Moja wskazówka: jeżeli chcesz używać chwyt mieszany, to stosuj go dopiero wtedy, kiedy nie jesteś w stanie wykonać pełnej serii nachwytem. I jeżeli już stosujesz chwyt mieszany, to dobrze jest co serię zmieniać ten uchwyt, tak żeby raz lewa, a raz prawa ręka była w podchwycie. Serie rozgrzewkowe najlepiej jest wykonywać nachwytem, ponieważ wtedy wzmacniamy nasz ogólnie cały uchwyt, co będzie się przekładało także na silniejszy przechwyt. Podsumowując, każdy chwyt ma swoje wady i zalety. Większość osób nie będzie w stanie wykonywać maksymalnych obciążeń, na przykład w martwym ciągu, trzymając klasycznym nachwytem. Także jeżeli nie chcemy stosować jakichś dodatkowych sprzętów, jak na przykład paski, no to musimy się zdecydować na hook grip lub mixed grip. Ja podczas martwych ciągów korzystam z przechwytu, ponieważ przy tak dużych obciążeniach czuję bardzo duży dyskomfort i ból kciuka w momencie, kiedy trzymam chwytem zamkowym. Natomiast jak wykonuję podrzut czy rwanie, to tam już kciuk mam przyzwyczajony i jak najbardziej chwytem zamkowym mogę dźwigać nawet maksymalne obciążenia. Nie da się zatem wskazać jednego najlepszego rodzaju chwytu, ponieważ będzie to bardzo indywidualne. Daj znać w komentarzu, czy wolisz chwyt zamkowy czy przechwyt, a może tak samo jak ja stosujesz obie opcje, zależnie od tego, jakie jest ćwiczenie. To wszystko w tym odcinku. Subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Biceps, piona!